Na razie dodatkowy zasiłek opiekuńczy można pobierać do 28 marca, natomiast nie wykluczamy, że ustawodawca ten termin przedłuży. Taki dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom dzieci do 8 roku życia, ale także starszym dzieciom niepełnosprawnym w zależności od stopnia niepełnosprawności. W razie zamknięcia szkoły, przedszkola, klubu dziecięcego czy innej placówki, do której uczęszcza dziecko. Chodzi tutaj o zamknięcie w związku z COVID-19. Natomiast taki dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje wtedy, kiedy drugi rodzic może zająć się dzieckiem. Na przykład jest osobą bezrobotną albo jest akurat na urlopie macierzyńskim czy wychowawczym. Aby otrzymać taki dodatkowy zasiłek opiekuńczy, wystarczy złożyć oświadczenie, który jest jednocześnie wnioskiem o ten zasiłek. Takie oświadczenie można znaleźć na naszej stronie zus.pl. Pracownicy takie oświadczenie powinny złożyć swojemu pracodawcy. Czyli jeżeli jesteśmy pracownikiem, pracujemy na umowę o pracę bądź umowę zlecenie, to takie oświadczenie dajemy pracodawcy, a nie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.